Witam Was, nazywam się Kinga Paruzel, no i oczywiście spotykamy się w kuchni Lidla. Dzisiaj pierwszy odcinek serii Odchudzone przepisy. Mam dla Was lżejszą wersję pierogów ruskich w cieście orkiszowym. Najpierw obieram ziemniaki, które wcześniej ugotowałam w łupinach, wtedy mają więcej smaku. Na rozgrzane dno patelni trafia odrobina oleju rzepakowego i na tym oleju czary mary ze szkle pokrojoną w kosteczkę cebulę. Lekko posolę moją cebulę. Zamieszam dosłownie 2 minutki. W tym czasie ser twaróg chudy. Klasyczne pierogi ruskie to tłusty twaróg, ziemniaki, śmietana czasami. Moje są lżejszą wersją. I teraz to wszystko razem wraz z ziemniakami będę przyciskać przez praskę. Czekajcie, moja cebula. Zamieszamy. Okej, ona już jest gotowa. Teraz ta podsmażona cebula cała trafia do mojego farszu. No i bawię się w doprawianie. Sól, pieprz. Możecie do farszu dodać również jakieś zioła, na przykład bazylię. Wtedy znowu pierogi ruskie nabiorą zupełnie innego smaku. Mięta też fajnie się sprawdza. Jeżeli chcecie, żeby miały bardziej słony smak, wystarczy, że do środka trafi oscypek lub brędza. Takie pierogi też są fantastyczne. Widzicie, ile jest kombinacji? Jestem ciekawa, co Wy dla mnie szykujecie. Piszcie koniecznie w komentarzach, a ja będę sprawdzać, testować, kosztować, smakować. Teraz kolejny etap. Ja już zagotuję wodę na pierogi. W tradycyjnym przepisie używa się mąki pszennej. Ja jednak pokazuję Wam dzisiaj moją lżejszą wersję. Ta miarka to szklanka. Dla mnie szklanka to 250 ml. I zobaczcie, ta szklanka trafia tutaj. Moją mąkę dopieszczam odrobiną soli i gałki muszkatołowej. I teraz dodam ciepłej wody do mąki, ale uwaga, mój sposób, z łyżką oleju rzepakowego. Możecie też dodać oliwy, wtedy ciasto będzie piękne i elastyczne. I tak, woda jest ciepła, więc na początku całość będę mieszała łyżką. I na szklankę mąki potrzebuję około szklanki wody. Super. Posypuję sobie blat mąką. Wykładam moje jeszcze ciepłe ciasto i wygniatam pieszczę. Będą piękne pierogi. I teraz całość wałkujemy. No i robimy pierogi. To jest ta najfajniejsza chwila. Całą tą pozostałą część oczywiście wykorzystam ponownie. I teraz łyżeczką nakładam farsz. Nie oszczędzajcie go, on jest tak pyszny, że ja uważam, że pierogi powinny być takie wypełnione po brzeg. No to teraz zawijamy. Zastosujmy się do tego, że pierwszy może być nieudany, tak jak naleśnik. Nie, żartuję. Będzie fajnie. Lekko go opuszczę mąką i kolejny. I zobaczcie, można porobić takie zygzaczki. O tak. Możemy klasycznie je skleić. Jeżeli Wy macie jakiś swój sprawdzony sposób, to wrzucajcie zdjęcia na Instagram. Tu mam ugotowaną i osoloną wodę. Zmniejszę nieco płomień i wrzucę pierogi. I nastała ta chwila. Zobaczcie, jakie piękne. Ciasto jest tak cienkie, że przebija się przez nie farsz. Teraz całość opruszę tymiankiem i skropię odrobiną oleju rzepakowego. Mamy to, moi drodzy. Obowiązkowo musicie spróbować ten przepis, obowiązkowo musicie dać lajka, obowiązkowo musicie umieścić komentarz, no i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji i odwiedzin. Często kuchni Lidla.